poprzednim odcinku Quick Ten wszyscy zostali wprowadzeni do turnieju. 10 zawodników dowiedziało się w kim i w co będzie grać przez 2 tygodnie. Także na ostatniej prostej dowiedzieliśmy się, że musieliśmy zamienić 2 zawodników. Mowa tu o Kawce i Queen Depi, za których wejdą Czapla i Szarak. Dzisiaj czeka nas pierwsza konkurencja. Zatem zostańcie do końca i obejrzcie odcinek Quick Ten. Here we come. Gra po grze, następna gra. Coraz bardziej uświadamiam sobie, czym tak naprawdę są gry komputerowe. Dlatego wysyłam ten sygnał na wszystkie światy, by ściągnąć 10 śmiałków, którzy wezmą udział w turnieju. Tylko jeden wyjdzie z nich zwycięski. Dzisiaj zawodnicy zmierzą się w szalance. Muszą być niezwykle czujni, ponieważ pociski przechodzą przez główny atut tej gry, czyli portale. Witamy Splitgate. Zasady są proste. Pierwsza drużyna, która wygra 3 mapy, wygrywa ten dzień turniejowy i zapewnia sobie nietykalność. Modus jest taki, że w playliście map są różne tryby gry. Sponsor odcinka, Vector, przypomina o tym, że dziś pożegnamy na pewno jedną osobę. Na co jeszcze czekamy? Zacznijmy ten turniej! Pierwszy etap jest to losowanie gracza. Losowanie gracza, który będzie... Dobra, kto idzie pierwszy? 2x27 się pojawiło, Protoss i Joanna, więc 27 karta będzie karta zawodnika. Więc zaczynamy. Już, jeszcze chwilę, jeszcze zrobię takie przytasowanie mistrzowskie, jak się nauczyłem. Kurde, ten stół się rusza. Elegancko. Czyli lecimy, 27, w takim razie, przed nami 27 gracz, który będzie tutaj w tych kartach. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 25, 26, już się pogubiłem. Dobra, chuj będzie, 26, 27. 9 gracz! My się zamyśliłem, czy mi kart starczy i się zgubiłem. Karty specjalne teraz, etap drugi. Protoss mówi 4. Joanna mówi 18, to jest marynarzyk. To będzie this is marynarzyk. Ktoś jeszcze dokłada liczby? 23 Wolfer. Nie, Wolfer nie ma takiej mocy. Dobra, zatem... Czekaj, ja nie wiem. Dobra, jest 18 i jest 4 od sędziów, więc pójdziemy w liczbę 22. Albo minus, dobra, 14, dobra, Protossa pójdziemy. 14, 15, 16, 17, 18. Jopek do zawodnika numer 9. Sugerowałbym nie chwalić się kartami, ponieważ zawodnicy mogą odkryć, pod jaką kartą się kryjesz. Bo potem może jeszcze coś się ciekawszego trafić, a lepiej, żeby za dużo nie wiedzieli, więc... tak, Jopek, z tego co pamiętam, to jest karta blokująca inne karty, unieważnia karty przeciwnika. Jest to użytkowa karta, która wygasa dopiero przy finale. Użytkowa oznacza, że kartę używa się... że zawodnik ma prawo, decyduje, kiedy tą kartę używa. Jak w TVN-ie, jak w TVN-ie. tylko TV... What? Co? Jeśli czat czasem czytaj. Kamera... Co się z kamerą stało? Nie, kamera bateria traci! Dobra, swoje zadanie zrobiła. Wyruszamy w podróż, by odkryć dzisiaj, kto w
odpadnie jako pierwszy z turnieju Quick Ten. Przed nami Team Żabki kontra Okonie. Zaczynamy kontrolę mapy w jednym punkcie. Król wzgórza. Pierwsza wymiana ognia. Tutaj mamy Wektora na broni. Zobaczymy, czy strzeli pajaca wujka. Dostaje tutaj baty od dzbanucha. Widzę, że to bardziej taktyczne. Pajac wujek umiera. Tak samo umiera Wektor. Przejdźmy do Corteo zatem. Corteo trochę tak ślamazarnie. Widzę, szuka swojego oponenta. Umierzył czaple i zabił czaple. Mamy zabójstwo ze strony Corteo. Przesuwa się linia frontu. O, czyżby pajac wujek będzie zachodził od tyłu? Jest wjazd na tyły wroga. Corteo dostaje silne baty, ale jednak broń jest za słaba, żeby go pokonać. Wymiana z Cynim. Cyni pokonuje niestety. Rozrywkowy. Ręce zimne jak tam skurwysyn. W ogóle najwięcej zabójstw na tą chwilę ma Corteo, co jest dziwne. Corteo, który nie trenował w ogóle, ma 5 zabójstw, jest na równi z Cynim. Dalej do kamery Czapli. Czapla tutaj próbuje wycelować Corteo. Corteo w ogóle się nie zorientował. Teraz Czacha dostaje po plecach i pada. Corteo dalej niezorientowany, gdzie jest przeciwnik. Czy to będzie zgon z jego strony? O, silna wymiana, już trójka jest na dwójkę. Corteo pada, dwójka na dwójkę. Zobaczymy jeszcze, Cyni, jeszcze kolejny pada. Podwójne zabójstwo ze strony, jest seria zabójstw. Potrójne zabójstwo dla Czapli. Prosiłbym przekazać Czapli, żeby nie kucał po rogach w oknach, dobrze? I że będą. Cyni po respie musi odnaleźć się w sytuacji. Ma 9 zabójstw, czyli jest tam liderem zabójstw razem z Czaplą. Wymiana z Czaplą znowu, czy będzie rewanż za poprzednią porażkę? Weź się na plecy, ale chyba zaraz się wywróci, ponieważ też Czapla w międzyczasie go zaszedł i portal, ale niestety Czapla się wywraca, bo był to resp drużyny niebieskich. Okonie prowadzą, jeśli chodzi o kontrolowanie punktu, ale Żabki już depczą im po piętach, jest 65-66 i w tym momencie zrównali się, a nawet Żabki wyszły na prowadzenie. Żabki odzyskują trochę kontrolę nad meczem, ale można pochwalić też Okonie, że bardzo ładnie się rozstawili na górnych częściach mapy, co skutkuje tym, że szybko wychwytują Żabki i wystrzeliwują ich akaczki. Wektor tutaj próbuje chyba trochę odmienić losy, ale dał się, za bardzo wystawił się na ogień. Ja? Kurwa ten, jak Wolfek na każdym dachu kurwa siedział skucany, ujebany. Wulfer TQ, jak tam sobie radzi? O, wywrócił czaple, jest to świetny moment dla niego, żeby jeszcze zdobyć drugiego killa. Chyba widzi dzbanucha, tak, dzbanuch też się wywraca. Pora by pomyśleć. Corteo przechodzi na jego pozycję i kontra z walka z wujkiem, z pajacem wujek. Dobra, wujek też padł, 3 kile bez zginięcia dla Wolfer TQ. To jest bardzo dobrym wynikiem. O, pojedynek z Czaplą, ale tu już nie dał rady. Już jego seria została zatrzymana przez Czaplę. Czapla ma 17 zabójstw i łeb idzie z Cynim, jeśli chodzi o zabójstwa, i z Wektorem. Wektor też już tutaj nadganiał. Wolfer to już w ogóle 19. Dzbanuch na broni, 18 zabójstw. Też goni czołówkę. O, próbuje wywalczyć centrum. Żabki przejęły wzgórze. Jest wywrotka. Mamy tutaj 900 zaraz. Tak, Żabki dalej prowadzą, jeśli chodzi o kontrolowanie punktu środkowego. Widzę, że dzbanuch ustawił sobie sprytną pozycję, gdzie kontroluje większość mapy. O, niestety się wywrócił. Brak oporu ze strony przeciwników. Nie przestajemy oglądać. O, tutaj będzie wymiana 3 na 1. Pytanie, czy go zauważyłem. Został zauważony. Informacja poszła dalej. Czapla wymiana. I Czapla wygrywa tą wymianę. Zobaczmy teraz na Czaplę. 3 w jednej bandzie. Ktoś musi pójść na środek, by przejąć punkt. Okonie! Mają punkt w wywadaniu. 135 do 115. Jednak, kurde, miał być stomp, a jednak Okonie pokazują, że te ryby mają ząbki. Chyba tak? Okonie mają zęby? W połowie meczu dopiero ogarnęliśmy, że mamy punkty jakieś przejmować. Wulfe też już na deskach. Zobaczmy, kto ma najwięcej zabójstw na tą chwilę. A najwięcej zabójstw ma Czapla, czyli nam się tutaj dobrze rozkręcił. Wymiana Czapla 2 na 2. Nie, 2 na 1 na 4. Podwójne zabójstwo dla Czapli, co jest niewiarygodne. W takiej sytuacji patowej wyłuskać dwa zabójstwa? Naprawdę jest bardzo dobre. A, był tutaj wspierany przez Szaraka. Wulfer zabija w międzyczasie wujka i wjazd tutaj od Czapli jest już 2 na 2, ale dalej jest wymiana. 2 na 1. Corteo zlokalizowany i Corteo leży. Żabki w międzyczasie kontrolują punkt. Czy nadrobią punkty? Czy zespół Okoni zorientuje się, że punkt jest w wywadaniu Żabek? Żabki obstawiają w dwójkę punkt. O, już pojedynkę. Wjazd tutaj Szaraka. Szarak przewraca zawodnika Cyniego na ogon, ale jednak cała akcja skupia się na punkcie. Wraca pomóc Szarakowi, a Cyni leży. Tak samo leży Szarak. Corteo kontra Aguch. A Aguch zabija, już ma podwójne zabójstwo. Czy będzie potrójne? Dacha. Wymiana twarda z Aguch. Pajac wujek supportuje, jest seria 3 zabójstw, ale nie jest to triple kill.
Pejec wujeka supportuje Agów, w międzyczasie wlatuje Wektor na punkt i próbuje ubić Agów. Czy mu to się uda? Tak, udaje mu się. Szybko zobaczmy akcję Wektora. Wektor dalej okupuje punkty, przez co żabki mogą nadrobić Okonie. Już uwaga, jest blisko, bo wzgórze 250 punktów. Tak, Okonie wygrywają pierwszy mecz, to jest... Brawo! Kurwa, jak my żeśmy zjebali ten pierwszy mecz. Uwa, Król Gór, nie deathmatch. Nie wiedzieliśmy przez ponad połowę, że gramy o punkty, żeby przyjmować. Dopiero później się zorientowaliśmy, jak trochę było za późno. A my wracamy do studia. Jesteśmy już po pierwszym meczu. Okonie prowadzą 1-0. Nam zostało 20 sekund do rozpoczęcia następnego meczu. Miejmy nadzieję, że żabki się odbiją. Teraz jest Team Deathmatch, że nie będzie teraz elementu zaskoczenia. Nie, no raczej się nie odbiją, jak to jest ekipa remontowa. Ja się boję. Zobaczymy, kto da radę, kto najwięcej fragów zbije, choć Czapla naprawdę pokazał się z dobrej pozycji. Widzę, że tam w drużynie Okoni ktoś lideruje, ktoś wydaje polecenia. Nie wiem, jak jest w teamie Żabek, ale wydaje mi się, że w Żabek teamie jest większy chaos, pójście laga na Lewandowskiego i te sprawy. Dobra, my wracamy do gry. Więc zielone światło, zaczynamy Team Deathmatch. Okonie prowadzą 1-0 nad Żabkami. Jeśli Okonie znów wygrają, będą Żabki w lekkich tarapatach. Przed nami 3, 2, 1 i ruszamy. Zobaczmy od... Już pierwszy First Blood padł po stronie chyba Pajac Wujek, zaliczył First Blooda. Dobra, przenieśmy tutaj za spokojnie. Pajac Wujek wymiana z Cynim. Cyni pada, Pajac Wujek jest już na podwójnym zabójstwie. Czacha też umiera, triple kill dla... Pajaca Wujka dla Kamczosa. O, czy będzie polować się na Corteo? Wymiana z Corteo się szykuje. Corteo nie wie, gdzie jest przeciwnik. Choć powinien dostać informację. A Aguch w międzyczasie pada od Wektora. Szara... O, podniesienie rakietnicy przez Pajaca. Zobaczymy, czy kogoś ustrzeli z niej, czy będą latały nóżki. Zajęcie dogodnej pozycji. Pierwszy strzał z rakietnicy pudło, drugi chyba nie zdąży, bo Wektor jest dosyć blisko. Wektor leży, seria 5 zabójstw po stronie Pajaca. Wolfer też leży, podwójne zabójstwo. Nam się rozkręcił tutaj Pajac, no dobre, podnosi snajperkę. Będzie próbował wyciągnąć Corteo, ale niestety jego szczęście się skończyło, ponieważ Wolfer wystrzela wszystkie pociski. Przejdźmy się na wiedzę Czachy. Czacha ma 4 zabójstwa. Próbuję trochę przekampić, widzę, złapać oddech, dzbanów podejmuje go i seria pięciu zabójstw dla Czachy. Czacha trochę taki bezpiecznie, ciekawe czy go team Okoni próbuje wyciągnąć. Wymiana z Aguch, jego trochę może być Nemezis, bo na tej rundzie spotykali się dość często. Aguch się wycofuje za pomocą portala. Przejdźmy teraz na wizję Aguch. Aguch tutaj z Szarakiem przyjmują środek i będą starali się go kontrolować. Team Żabek stołuje się w jednym punkcie i znów będą musieli rozciągać trochę atak, zanim przegwożą mi Okonie. Tutaj Corteo próbuje trochę sneaky peeki przejść, Aguch jest zauważony przez Aguch, wymiana ognia, Corteo przegrywa wymianę ognia. Bardzo przyjemna ta gra, nie spodziewałam się, że mi się tak spodoba, bo szczerze nie przepadam za grami w tym stylu, ale... No ale... ale to jest naprawdę spoko. Jak tam Wektora? Wektor próbuje zająć jakieś górne pozycje, jo, będzie wymiana, jest zauważony Zbanuch dostaje, punktowany jest, ale nie umiera. Szarak podejmuje Wektora, zauważyli się, więc chyba przewagą dla Okoni, tak właśnie jest, umiera. Team Czerwonych zajmuje środek pola, wszyscy o tym wiedzą, karabin plazmowy jest próbowany wzięty, a Czacha się zaplątał i umiera od Czapli. Czapla ma idealną pozycję, żeby ściągać po kolei Żabki, czy Żabki jakoś szybko odbiją się od tego dołu? Aktualnie jest tak, że Okonie prowadzą, ale to nie jest jakoś wielka przewaga nad teamem Żabki. O, aż zadyszki dostaję. Muszę się wypić. Ach, w międzyczasie Czapla próbuje ściągnąć Corteo. Corteo, czy... tak? Ginie od Wektora. O, będzie wymiana, jest wymiana z Czaplą. Wektor kontra Czapla. Czapla zabija Wektora. 16 zabójstw dla Czapli, znów jest liderem zabójstw. Wyłącza portal drużynie Żabek. Zabija w międzyczasie Corteo. Cyni będzie tutaj wychodził, wymieniał się. Zobaczymy, kto wygra. Czapla zabija w międzyczasie Wolfera. Czapla to menda, kurwa, kampiąca po każdym rogu, na każdym kurwa dachu ze snajperką. Daj ten spokój, człowieku. No ile można? Podejmują wraz Aguch. Aguch umiera w międzyczasie. Ktoś tam podchodzi pod... O, Czacha będzie się wymieniać z Czaplą. Czacha czy Czapla? Jednak chyba, że Dzbanuch ma coś do powiedzenia i zabija Czachę. W międzyczasie Wektor zachodzi... Liderak zabójstw, ale dalej zostaje zabity, ponieważ też krył ktoś tyły.
Zmienia się rep drużyny Żabek. Wulfer podejmuje czaple, jednak umiera ze strony Szaraka. Czaple dalej przy życiu, próbuje podjąć się czachy, zabije skawę. Seria pięciu zabójstw za czapli. Czaple jest tutaj liderem. Widać, że odnajduje się, choć cały czas kampi w jednej pozycji. Ma swoją pozycję. O, znalazł portal, przez który został zabity. Wulfer go wyciągnął, ale ciekawe zagranie. Pytanie brzmi, czy Wulfer go tak ograł, że zainteresował go tym portalem, po czym wyszedł na jego tyły i go zapił. Tak. To byłoby mega sprytne i mam to na taśmie, nie? Jest sprytny portal postawiony na środku. Wymiana z Szarakiem przez Wulfera. Wulfer przechodzi, wycofuje się bezpiecznie z pola walki i wyłączył chyba portal? O, widzi portal przeciwnika. Przez niego patrzy, próbuje przestrzelić. Może ktoś przy tym portalu stoi, wchodzi na w górę, będzie na plecach czapli, czapla leży. Czy będą double kill, czy zaraz zobaczy kogoś innego? Zobaczył pajaca, wujka, wymiana z pajacem. Pajac zdąży uciec. Czy będzie wejść na górę po pajaca? Chyba tak, będzie dalej wymiana, ale dostał plecy. Dostał plecy od czapli, podejrzewam. Czapla wymienia się z Cynim, Cyni zabija. Zobaczmy, czy Cyni, o, Cyni też umiera. Zobaczmy w takim razie, co robi Korteo. Korteo też umiera. Wektor na dzbanucha. Dzbanuch czy Wektor? Wypadł z dzbanuch, ale Wektor też przez Szaraka. Szarak jest takim jakby szybkim uzupełnieniem. Szybko uzupełnia braki zespołu. Tam, gdzie ktoś nie może, tam Szarak pomoże. Szarak wymienia się, jest pierwszy kill, jest double kill. Czy będzie triple kill z jego strony? Czy jeszcze kogoś ściągnie? Czy rozpocznie serię? No, póki co zajmuje spokojnie środkowe pole, nikt nie podnosi innych broni. Na początku odważył się pajac podnieść wyrzutnie rakiet, co skutkowało długą serią zabójstw, ale teraz nikt nie decyduje się na podnoszenie innych broni niż te, które otrzymują. Wymiana z Wektorem. Jest seria zabójstw. 5! Czapla nie oddaje pola. Czapla dalej ustawia się na wysokich punktach i łatwo snajpi. Wyprodukował Cyniego znowu. Cyni miał strzelać heady, no i wyszło, że nie strzelał. Nie ten dzień, nie ten dzień. Mamy 57 do 49. Jest, został, w końcu został wciągnięty przez Wektora. Okonie znów wykrywają. Mamy 2 do 0 dla Okoni, co miało inaczej wyglądać. Żabki miały tutaj mieć twardego stąpa, ale teraz będą się pocić i będzie teraz decyzja o to, czy ma... Kto będzie odpadać ze strony Żabek, jeśli nie poprawią swojej taktyki. Możesz im powiedzieć, że oni by dali dobre widowisko, jakby poddali chociaż dwa mecze, żeby było do trzech. No właśnie. Jakby no Czapla złamał rękę. Przekazuj. No jakby tak Czapla znowu nie siedział na samej górze. I strzelał z góry, tylko więcej movementu robił. Dobra, wracamy do gry. Rozpoczyna nam się trzecia gra, czy Okonie zaliczą 3-0 jako otwarcie turnieju i pozbawią Team Żabek jednego zawodnika. Rozpoczynamy, od razu przejdźmy na Czaplę, bo Czapla ma dobre pozycjonowanie się. Ruszyła maszyna, już jej nikt nie zatrzyma. Po raz trzeci Czapla szybko rozpoczyna znajdywać pozycję. Wymiana z Wulferem, Wulfer pada. Korteo znalazł Wulfera. Wymiana z Wulferem, Wulfer znów pada po raz drugi po świeżym restarcie. Fajny team się trafił, da, bardzo mili gracze, bardzo kompetentni. Nie ma co narzekać. Czacha będzie miał chyba wymianę? Nie, wszyscy tutaj pomierani. Już czwórka Okoni w jednym zespole. Przejmują punkt A. Czy team Żabek im przeszkodzi? Próbują ich zestrzelić. Wulfer, Czapla. Zobaczmy na Korteo, jaki ma movement. Przechodzi przez portal, wchodzi idealnie na 4 Okonie, ale przejęli punkt. 3 kontra 3, nie, kontra 4, na 2 już. Pojedynek. Próbuje punktować Korteo, ale niestety wywraca się. Wulfer też się wywraca, jednak masówka dała o sobie znać. Przejęli punkt A. A, bo się chyba musiała wyłączyć na chwilę. Ja nie chcę. Pomysł ma Czacha. Czacha schodzi na dół do przeciwniku z pistoletem. Wymiana z Banuchem. Ta ostateczna wymiana. Podwójne zabójstwo od strony Czachy. Przejęcie punktu A z Wektorem. Jest tutaj ustawienie się Wektora z Czachą. Czy będzie dalej wyjście poza punkt? Tak, Wektor idzie odważnie szukać zabójstw. Wymiana z Agu na środku planszy. Kto wygra ten pojedynek? Agu jednak przegrywa, ale też dostaje po plecach Wektor. Ja nie chcę skarżyć, ale ktoś tu po batony biegał, no. Czemu wy chodzicie z pistoletami? Czemu nie weźmiecie jakiegoś karabinu? Nawet karabin snajperski więcej obrażeń zadaje niż pistolet! Wymiana Agu kontra Czacha i cały Nemezis. Tym razem wygrywa Czacha. Okonie mają 436 punktów za punkt, a Żabki mają tylko 174! Okonie lepiej sobie radzą w przejmowaniu punktów statycznych. Żabki przejęły 2 punkty, C przejęte dla Okoni. W międzyczasie Korteo znów zabity, leży na deskach. Dawaliśmy sobie info na bieżąco i w miarę mówiliśmy, kto gdzie idzie i jakoś tak po prostu. Okej, podjęcie walki z Korteo. Korteo, o, jest dwóch na Korteo. Korteo musi wołać kompanów, żeby pomogli, jednak zostaje zabity. Wektor próbuje pomścić Korteo.
Tak, umiera. Wektor zabija. Szarak też kogoś zabija. Takie toksiki tu były na kanale. No, Kazu się wyzywał. Ma umiera. Ją tutaj cały czas wywracają się o swoje nogi. Co tutaj się dzieje? Jest punkt B przejęty. Jest 300 do 600. 300 punktów muszą nadgonić żabki, żeby ugrać jakiś punkt dla siebie, ale chyba to się nie stanie. Czasu zostało nam niewiele. Czas jeszcze 4 minuty. Wyłączenie EMP, walka kontra, Czapla kontra Wulfer. Wulfer się wywraca, Szarek dołącza. Czacha wchodzi, nie zauważyli Czachy. Czacha jest na plecach Czapli. A, Czacha umarł. Wymiana z Corteo i wymiana z Wektorem. Wektor odważnie wchodzi do pokoju i czyści. Najwięcej zabój na tą chwilę ma właśnie Czapla. Czapla, nie, Pajac Wujek ma 20... Nie, wróć, Dzbanuch! 22 zabójstwa, Dzbanuch jest liderem zabójstw. Dzbanuch próbuje wejść, o, dostał strzał, nie wie skąd, syn nie wie gdzie jest, choć nie wie, odwrócił się, próbuje zejść, trochę taki... Okonie wygrywają! Okonie sprawiają, że żabki muszą kogoś wyeliminować! Niespodziewane, ale to też może jest to następstwo tym, że dwóch zawodników odeszło i siły trochę się przekalkulowały. Jedyne co mi pozostaje, pogratulować Okoniom za... ich podejście. Jejku, ja chyba byłam maskotką, bo ja w sumie tam mało co robiłam. Wydaje mi się, że liderem waszego zespołu tak automatycznie został Czapla. Gabrielka została ogólnie. A, Gabrielka, no. I chuj, nie może nic wysyłać do ciebie, bo oddajemy jej jakiś procent od zwycięstwa. To było w Okoniach, zostaje w Okoniach. O nie. No, ty... Mam ogromny szacunek do moich przeciwników, bo no uważam, że grali dobrze, tak szczerze. I rzeczywiście dla mnie problemem był Wektor po prostu. Czyli Wektor pokazał. Strasznie nie podobały mi się te wymiany. To ja ciebie nie hejtuję, tylko mówię, że byłeś dużo lepszy i strasznie mi się nie podobały wymiany z tobą, bo nie dawałam rady. Przypominamy, że ten odcinek powstał przy współpracy ze streamerem z fioletowej platformy Wektorem. Więc jeśli szukasz dodatkowego kontentu z jednym z naszych zawodników roli głównej, to kliknij w link w opisie. Naprawdę warto, ponieważ u Wektora zobaczysz streamy po brzegi wypchane kontentem z gier survivalowych i Rocket League. Dobra, ja zobaczę, co nam powie jeszcze Test Your Prediction. Stawiam, że Corteo będzie piknięty albo Wektor. Według tak koła pokazywało, że dzisiaj pierwszy najwięcej procent miał Kamczos, że się odpadnie. Kurwi jebany! Otwierdzamy was. Na drugiej pozycji Dbanuch bądź Aguch. Dobra, przechodzimy do ceremonii wstydu. Czy wszyscy już mają gotowe głosy tam w główce poukładane? Zaczynamy. Wulfer TQ. Kogo typujesz do wylotu? No dobrze, no. Nic osobistego. Zastanawiam się pomiędzy Cynim a Corteo. Okej, na kogo pada twój głos? Wezmę tak jak przeciwna drużyna przewidywała, Corteo. Okej, Corteo, pierwszy głos na Corteo. W takim razie, w ramach linii obrony, Corteo, kogo ty typujesz do wylotu? Ja no to oddam głos na Wulfa, no. No co, jak mnie... Jebani. Teraz odbijam piłkę. Wektorze, kogo typujesz do wylotu? Ja ogólnie bym wyjebał wszystkich na teraz z mojego drużyny, ale to nie mogę, tak? Więc... Pamiętaj, kto ci plecy chronił. Co też po plecach strzelał. Dobra, to już lecę tak jak wszyscy, Corteo. Corteo dostaje drugi głos. Teraz dla odmiany Czaszka. Kto według ciebie powinien opuścić dom wielkiego brata? No, kto zamyka, ten połyka, także Corteo niestety. Corteo już ma trzy głosy. Dobra. Pozamiatane. Pozamiatane troszkę. Ale dam jeszcze ostatni głos Cyniemu. Cyni, kto według ciebie powinien opuścić? Ja jestem modem Wulfera, nie? Nie mam wyboru, on mi płaci. W sensie nie płaci mi, ale Corteo wpierdala, nie? Corteo wpierdala. No niestety, Corteo odpada z teleturnieju. Jest mi naprawdę niezmiernie przykro, że pan opuszcza nasze tutaj szeregi zabaw. No, mi też troszkę przykro, ale no co, zamknąłem dwa razy tabelę, więc... Więc zostałeś za to rozliczony. Gra zweryfikowała. Gra zweryfikowała, Octagon weryfikował. No. Co sprawiło ci największą trudność w tej grze? Wiesz co, sama gra, no jakby wiesz, że nie jestem dobry w strzelankach, nigdy nie byłem w sumie, nie gram w strzelanki w ogóle, więc... Ale otwierałeś tabelę na samym początku. No, dopóki nie strzeliliśmy się, że to nie o to chodzi jednak. No, rozumiem wszystko. Kurde, powiem tak, jakie ty miałeś typy na dzisiaj? Kogo podejrzewałeś o wylot?
wiesz, to nie sądziłem, że nasza drużyna przegra. No to właśnie. Po pierwsze. No. A jaki ty, wiesz co, nie znam też chłopaków i dziewczyn, więc nie miałeś ciężko im powiedzieć kto, nie. No dobra, a jak oceniasz postawę swojej drużyny w tym meczu? No dobrze, wiesz, nie było żadnych nieuprzejmości ani nic, więc... Czyli nie rozstajecie się w niezgodzie. Fajnie się grało. Słucham? Nie rozstajecie się w niezgodzie. Dokładnie. Trzymam kciuki za chłopaków, one gdzieś się odbiją teraz w czwórkę, będzie ciężko pewnie. 4-5, ale... Ale trzeba wierzyć w swoją drużynę. Bo na wywiadzie przy otwarciu mówiłeś, że trochę głupio było. Żebym nie odpadł, no i odpadłem. I odpadasz, no niestety. Okonie pokazało się z lepszej strony, choć nic na to nie zanosiło. Ja życzę powodzenia swojej drużynie, żabkom. Żabkom. Niech ktoś z żabek wygra. Dzięki wielkie, no trzymajcie się. Cześć. Dobra, i co? Find me and we will play.